Cześć wszystkim, witam was w 30 odcinku z Bloons Tower Defense 5. Odbierzmy naszą dzienną nagrodę, dostajemy 3 tokeny. I teraz tak, plan bardzo prosty, taki w sumie jak ostatnio. Czyli spróbujemy przejść jak najwięcej mapek Intermediate. Ostatnio udało się chyba 6 ich przejść plus mapa Extreme albo jakoś tak. No, dzisiaj zakładam będzie podobnie. A kolejną mapę, którą przejdziemy, to będzie Lava Fields. Teraz jest lawowa mapa? Dobra, wyrzeczki zwykłe. Ciekawe z ilu stron będą wychodzić te śmieszne baloniki. Aż w sumie się trochę boję. Oczywiście, że chcę overwrite'nąć. Z dwóch stron i one będą tak sobie przejeżdżać. Pewnie będą robić ósemki, nie? A teraz zobaczmy, jak to przejdzie w ten sposób. Czy będą bardzo przechodzić, czy nie będą bardzo przechodzić. Na razie trochę przechodzą, ale nie aż tak mocno. Dobra. Zrobię sobie dwa juggernauty teraz. Postawię je na lastik. No! Teraz tak, no. Właśnie. Tak właśnie to jest. Lava wulkan. Kangury koło i tajemnica wulkanu. Wciąż nie ukończona na 100%. A czwarta część już niedługo wychodzi. Kiedyś był taki film popularny, że tam babka prawie wpadła niby do lawy, nie? Potem się okazało, że to było przerobione, a tak naprawdę to wpadała prawie do jakiejś wody po prostu kałuży. Dużo osób się na to nabierało z jakiegoś powodu. A to przecież jest takie prawie, że no nie, no właściwie to nie jest możliwe, żeby podejść tak blisko do lawy i nie wiem, nie mieć z tego problemu żadnego. No tak trochę. Ale się parę gamoni ponabierało, więc śmiesznie. To, pierwsze małe wykupią. Nie gadaj, że mogę w ogóle umieścić statek na lawie. Nie mogę, całe szczęście, ale to by było zabawne, gdyby się dało. O, to jest bardzo fajny skill, a chyba ani nigdy razu go nie próbowałem. Właściwie tu są już dwa chyba skille, które nigdy nie pokrywałem. Można będzie zobaczyć. Pierwszy raz w życiu. No w takich chwilach to można kurna pofarmić, albo pooglądać Pokémony. Właśnie kurna, ja nie będę może streamował, jak będę cisnął te mapy na medale. Pooglądać Pokémony w trakcie. No naprawdę. No kto to? Nic coś ciekawego nawet nie dzieje. Znaczy, jeszcze są nowe poziomy, ale nic ciekawego nie będzie się działo, kiedy będę po prostu powtarzał tę mapę. No i już prawie ostatnia runda. Kurde, nawet trochę daleko wychodzą. Ciekawe, czy nie będzie lipy. Dobra, to chyba, to chcę, to chcę, to chcę, to chcę, to chcę i to chcę. No, gitara. Wszystkie skille użyte i easy. Kolejne mapsko to jest Ice Flow. No tutaj tak shooter dużo nie da, ale na takim Counter Road tutaj tak shooter będzie spoko. Tylko kupujemy, aktywujemy. Co my tu mamy? Zwiększenie tak speeda, fajne. Bumerangi latają o jeden raz większe okrążenie, czy coś takiego? I rzuca dwoma bumerangami na raz. No co jest? Nie stać mi było? Ten domek będzie dobry na tą mapę. Bumerangi jeden z lepszych domków, jak nie najlepszy. A nie najlepszy przypadkiem nie jest ten do inżynierów? Dobra, może nie będzie tak źle na tej mapie z bumerangami, ale najpierw trzeba zrobić na nią. Jasny gwincior. Dobra, a teraz, o, zimowa śmieszna mapa. Teraz ciekawe, czy ja to pozmieszczam. Mi się będzie trochę robił? Będzie robił. Monkey Fort, to w sumie też będzie git. Za 1800 też ulepszenie, to nam przyspieszy nieco. Bang! Lodowe w lodowce. A wiecie, że w ogóle teraz na Antarktydzie, czy gdzieś tam na biegunach, temperatura o 40 stopni większa niż normalnie. Podobno to teraz tak topnieje, że się podnosi aż poziom wody czy coś. Straszne trochę. A to marzec mamy dopiero. Znaczy na Antarktydzie to tam się zima zbliża niby, ale na północnej półkuli jest to już nieco problem. Podobno tam w Grenlandii bardzo topnieje lód i chyba uwalnia jakieś gazy albo coś takiego. Coś jakoś tak zasłyszałem. Też trochę nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale jakby jeżeli coś topnieje, co przez bardzo, bardzo wiele lat jednak nie topniało i wszystko było w porządku, no to raczej można się domyśleć, że kiedy zacznie
to już trochę niezbyt dobrze chyba. Tak, takie na moje rozumowanie. Spike Factory, czy cokolwiek tu zrobi? Będzie wysyłał tam na górę? W kolce? Będzie! Dobrze. No i co jeszcze? Bumerang? Akurat lodowych tutaj nie będzie. Balonów. Ciekawe czemu. Niby lodowa mapa, ale lodowych balonów nie będzie. Ale pod skilla też ujdzie. Przy okazji dalej nie oglądałem Titanica, więc też nie powiem nic o tym. Ale fajna przeróbka ostatnio była z zwiastunu, gdzie zastąpili jego tam kobitę kotkiem. I nawet pasowało. Śmieszna przeróbka. Profesjonalna. A. To jest, zaczynają trochę dalej przychodzić, paniaczki. Ale jak poużywam skilli, to raczej... O kurna, dobra, coś tam zaczynało naprawdę przechodzić. Dobra, dostawię statek na wszelki. Nie? Jeju, no ile ich tam przychodzi? No chwilę, moment. Oni są... To chyba ceramiki, nie? To chyba na ceramiki jestem taki słaby, tak mi się wydaje. Dobra, prawie ostatnia runda. Ten agent istnieje. Ten agent istnieje, ten agent istnieje, ten agent istnieje. Dobra, wykorzystuję go. Raz. Wszystkie skille niech lecą. Ale porąbało. Jeszcze raz to. I chyba już nie trzeba więcej. Ej, to prawie tam nie... Dobra, achievement jest. Ale te balony tam prawie przyszły w ogóle. One się zatrzymały, wykorzystały wszystkie kolce. A już były prawie przy końcu. Od co biega, od co biega. Dobra, i w końcu mamy kasę na ten domek śmieszny. O, jest zrobiony przy okazji ten Spike Factor. No mogę odebrać, nie? Dobra, co tu mamy? Country Road. Trochę brzmi jak nazwa piosenki, której nie lubię. Okej. To wychodzi tylko stąd? I wychodzi tędy, tędy i tędy. No zobaczmy, jak to przejdzie. Sonic Boom. Frozen. Co jest grane? One wychodzą z paru różnych miejsc. Ej, ulepszenie w prawo to w ogóle useless totalny, nie? Nie ma po co zupełnie. Okej, okay, coś tu jest nie tak. A, dobra. Ulepszenie w prawo jest opłacalne. Nieważne. Zastanawiam się, ile te balony chcą kółek zrobić w ogóle. Ile tych bumeranków oni wysyłają? A ja tu chciałem z kurna tak shooterem grać? Nie, to by było niedobre. Oj. Dlaczego kurna? Jasny pierun, nie. Czemu ja zapominam ulepszyć wiochy pod wykrywanie kamuflaży? Zawsze zapomnę o tym. No i co, no znowu to rozwiam. Dlaczego ja znowu nie wykorzystałem tego agenta? No przecież to była tak idealna sytuacja, żeby mi agent uratował. I znowu nie wykorzystałem. Country Road. Wyobraźcie sobie rondo kurna na wsi, nie? Po co? No po co to komu? Jak tam prawie nic nie przejeżdża. Żadne auta, ani nic. A tu walą rondo. Widzieliście kiedykolwiek kurna rondo na wsi? Ja nie. W miastach tylko i na obrzeżach ewentualnie, albo koło autostrad. Śmiesznie to wygląda. O, dobra. Z tymi glejwiami już nawet sobie radzą na te ceramiki. Więc git. Pięknie to wygląda. Jak latają. Jeju, mła przychodzi i cyk, nie ma. Nic nie ma. Szkoda, że tutaj muzyka jest tak o wiele cichsza od tego. Od dźwięku. To jest w ogóle kompletnie bez sensu. Powinny być suwaki. No nawet w papatce już były. Jak widzisz, gram w brunsy i radzę sobie wyśmienicie wręcz. Mam tyle pieniędzy, że nawet nie chce mi się tego wydawać. I mamy ostatnią rundę, więc cyk. I tak. Może cyk jeszcze raz. I jeszcze raz. Dobra. I znowu nie wykorzystałem tego agenta. Znowu zapomniałem o nim. Bo oczywiście się skupiłem na tym, żeby wykorzystać innego agenta. No super. Dobra, niech będzie jungle też na tej samej mapce. Na tym samym domku. Teraz ja się obawiam w ogóle. No tak bardzo blisko mają do przerąbania. Raczej już nie powinienem tego tak przerąbać łatwo.
Ale te bumerangi to muszę w innych trochę miejscach poustawiać, żeby to się trochę bardziej opasało. Dobra, iść te messengery. Nie wiem, miały nie działać messengery, a one działają wszystko cały czas. Dobra, się skończyła ta awaria, co tam miała być. Znaczy nie miała, no była po prostu. Wczoraj chyba? Kolega mi mówił, że była jakaś. Ja tam nie zauważyłem jej. Za bardzo, nie korzystałem akurat wtedy. Kto jeszcze korzysta z mesa, jak jest Discord, nie? Chyba tylko do spraw szkolnych. Dobra, i mogę sobie się rozwijać fabrykę kolejną. No! Fabryki wymaksowane. Ceramiki już chyba nie będą nam szkodzić, a jak będą, no to coś się poradzi na to. No i co, no? Armata po jednej stronie. Czemu nie? Pod skilla. Trągi. Akurat postawiłem tam, gdzie był Moabik. Okej. Oczywiście kupiłem skilla i go nie wykorzystałem znowu. I znowu nie wykorzystałem tego głupiego agenta, który jest głupi. Chyba w ogóle nawet nie ma kasy. A nie, ma kasę. No ja sobie przerąbałem, kurna. No już będę stratny na minus 500. Ale jak przejdę mapę, to i tak będzie do przodu. Więc raczej git. Ale ciężko w sumie, ciężko grać pod tą wieżyczkę do bumerangu. Czy to dlatego, bo nie korzystam z wielu wieżyczek jak powinien? Być może? To jest bardziej problem. Zaczyna mi już lagować grania. Może już nie będę stała więcej bumerangu. Ale jak to przerobię, to będzie słabo. Nie wiem, czy chcę się z tym dzielić, bo podobno to są trochę brednie. To znaczy, naukowcy się jeszcze spierają co do tego. Ale podobno są pewne przesłanki, że kiedyś na Saharze w ogóle mogła być dżungla taka po prostu. Jest tam parę artykułów niby, które mogą wyjaśniać, dlaczego miałoby to być możliwe i tak dalej. Ale powiem szczerze, że mało się w to wczytywałem i generalnie cała ta sprawa troszeczkę wygląda... No nie wiem, trudno stwierdzić, czy to faktycznie tak mogło być. No... Znaczy, faktem jest, że kiedyś wszystko było, wiadomo, pokryte lodem. Także... Także być może na początku mogło tak być, że na przykład ten lód, jeżeli wycofał się na tam bieguny ze środka, z równika, tak w miarę powoli, to mogło oznaczać, że na przykład na równiku być może była atmosfera taka jak na przykład powiedzmy w Norwegii. I tak stopniowo miałoby to się odsuwać. Nie wiem, czy to teraz co mówię ma sens jakikolwiek. Ale... W sumie nie czytałem za dużo nigdy o tej epoce lodowcowej. Może dlatego nie wiem, czy to co mówię jest właściwe. Nie słuchajcie mnie, lepiej... Sprawdźcie sami. Jak czegoś ktoś nie jest pewien, to lepiej zawsze samemu sprawdzić. 84 runda, jeszcze zaraz 85. Okej, okay, teraz tak. Cyk, 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 cyk. I teraz szóstka, to. I skill znowu. I może pokorzystam z tego. Wow, okej. Okay. Ten skill okazał... Ten agent okazał się lepszy na Moabie niż sądziłem, szczerze. Nie patrzę, nie tak w sumie wyspamowałem go. Można było zobaczyć trochę więcej, co się stanie. No i co, no tylko 700 na plus, bo oczywiście wykorzystałem continue. No, trudno. Kolejny workshop. O, armata darmowa. No to już pod armaty nie pogram. Jeszcze bardziej super by były te, no ale ile mnie to będzie kosztować? 500, 500 to jest już 1000. Zwiększamy atak speeda o 10%, every second shot. Aż trochę extra piece, wow. I every tag gets plus 1 pierce. No jak nie stać, ja nie umiem liczyć. Dobra, samoloty i tyle. To ja nie chcę tej mapy chyba grać teraz od razu. No bo ona jest taka idealna pod tak shootery. No idealna jest pod tak shootery. Nie ma szans. Coś innego najpierw. O, archipelago to jest śmieszna mapa w ogóle. Ale to może potem. Dobra, trochę zmienimy kolejność. Niech będzie Blown of Clubs. I mamy koniczynki. O, akurat święto Patryka świętego było niedawno. Zaraz co? Święto świętego Patryka? To chyba? Chcę? Nie wiem, zobaczymy zaraz. Najważniejsze, żeby właśnie... Te strzałki znajdowały, te balony. No i co, szybkie ulepszenie, żeby kamuflaże wykrywać, prawda? Za 2400. Już raczej nie powinno być problemu. Pik. Oj, jest problem.
Ej, no nie, no nie, daj spokój, no nie. Co jest grane? I znowu nie wykorzystałem tego agenta, jak ja się zarąbię naprawdę. Czemu nie wykorzystuję takich kozackich agentów najlepszych na świecie? W najgorszych sytuacjach i mam je gdzieś. Karty, fajna sprawa. Szkoda tylko, że nie ma z kim grać. Najczęściej. Ale po sensie to sobie można ułożyć czasem. I też spoko. Nie wszyscy doceniają. Dla pojedynczych graczy. Giery. A przecież to też jest dobra rozgrywka. Dobra. Co jest grane? Czemu jest tak ciężko? Czy to tylko dlatego, bo... Nie wiem, nie ma kasy czy coś? Nie, straszne to jest. Ale już nie chcę tego continue brać bez przesady. No i jeszcze nie użyłem super mapki, bo jest darmowa. Nie chcę wykorzystywać. Ta gra się śmieje ze mnie dosłownie. Że nie wykorzystuję z tych wieżyczek. Nie korzystam z tych wieżyczek, a mógłbym. Niech lata w ten sposób, o. Jakim ja cudem zmieściłem, tam to nie wiem. Śmiesznie latają te samoloty, te dwa. Tak się zderzają zawsze na środku. Prawdopodobnie potrzebuję nawet już nic dosłownie wykupować do tego. No co to się przyda? No nic już. No już prawie ostatnia runda. 84 z 85? Te mołaby nie miały w ogóle szans, żeby się gdziekolwiek dalej się dostać. No i co? Niech wyjdzie wszystko i skill. Banał po prostu z tymi wieżami. Ale początek trudny, to trzeba przyznać. Ale potem już całkiem łatwo. Tak, Research Center. Aktywujmy sobie od razu. 1100. No ciekawe, jak sobie poradzi ta wieżyczka. Naprawdę ciekawe. Ciekawi mnie to. Bo mapa może być taka nie aż tak dobra pod to, żeby tak grać głównie tymi wieżyczkami. Ale no to wcale nie wykluczone, że nie będzie sobie radzić albo coś na stylu, nie? Także zobaczymy. Stamtąd wychodzą. Te kółka się ruszają. Czemu ta mapa się rusza? No nie gadaj, że będą wychodzić raz z jednej, raz z drugiej strony. Ale ich porąbało. Czy ja naprawdę nie mogę postawić więcej niż jednego tak shootera tam? Ale jaja. Ty, nie gadaj w ogóle, że mi będzie te wieżyczki przesuwać, nie? Nie będzie je przesuwać wokół tej mapy, że coś, nie? Monkey Fort i teraz 2400. Ring of Fire chyba powinien dać sobie radę z żelaznymi, ale w sumie nie jestem jeszcze pewny. A jeżeli nie będzie sobie radzić, to udupieni jesteśmy generalnie. Jak chodzą te balony? Ja już nie wiem. Ale jakoś dziwnie chyba. Trochę trzeba będzie pod skilla, ale pod skilla to może będą lepsze od tych shootery, które nie są aż tak blisko takie znaczące, nie? O w dupsku, co? Co? No 40 runda? Nie, a już tyle kasy miałem. A się porobiło. Znowu ciężka mapa. I nie mam już praktycznie agentów, praktycznie żadnych. Trzeba będzie dokupić sobie chyba. O! Jest level up na tej mapce. Bloomsday Device Pro. Pro Upgrade. Plasmatic Fusion. A, okej. Dobra, ciekawe. Wypróbujemy na pewno. O ile nie zapomnę, że w ogóle istnieje tutaj ta wieża. Jezu macie, serio? Ja nie chcę, żeby one tam przeszły. No za wolno to się ładuje. Co? Ja ci pierdzielę, nie? No widziałem po prostu. Dobra, ciul. Zapominam, że ja mam przecież cały czas te strzałki. Jestem taki tępy. Jak teraz znowu przejdą, to ja nie wiem. O, w ogóle to wyszedłem z czatu. Ja nie wiem. Ale nikt nie pisał i tak chyba nic. Ciekawe, czy to pod skilla jest lepsze. Nie wiem. W tej chwili pewnie po prostu będą. No kurna! Ile tych balonów tam przychodzi? Przepraszam najmocniej, ile? Za dużo. Ja cię pierdzę. I cały czas zapominam o tym agencie, a go cały czas mam. A cały czas zapominam, cały czas zapominam, cały czas zapominam. No to mam pod to. Co jest z tą wieżyczką? Jaki to jest gówno domek? Ja pierniczę. Nie! No nie! Głupia 400 runda. Żal. Kurczę, jak to szybko przychodzą te balony, że się nie da zareagować po prostu, nie? A, kurna 400 runda. Ja tak bardzo potrzebuję. No nie wiem, czego nawet potrzebuję. To jest straszne. No nie, ja muszę pomyśleć, nie? Co jest dobrego na ceramiki?
No nic praktycznie nie ma dobrego na ceramiki. Jest kozak. Teraz już to chyba powinno przejść spadka. Ależ po prostu ja pierdzielę, nie? No bo dwa skilla chyba wystarczą, nie? Chciałem tu pospomować trochę tym Ring of Fire'om. Żeby już to po prostu na pewno nie przeszło dalej. Kurde, ale trzeba było sporej dobrej taktyki naprawdę na to, ale na... Na fast tracku by chyba nie przeszło to. O! Nawet Moabe sobie radą. Moabe mi sobie radą znaczy. Maszynera tak się fajnie kojarzy z koziołkiem, motołkiem. Będę pamiętał ten poziom chyba do końca życia. Nie wiem, czy jakikolwiek powtarzałem więcej razy niż to. A na ironię to powinien być niby jeden z prostszych poziomów. Dobra, ostatni Blade Shooter chyba. Jak to się nie uda, to ja naprawdę nie wiem, co ja sobie zrobię. No, miejsce jest. Jeszcze jedno. Dobra, 84. runda. No jak to wyjdzie? Jak wyjdzie to finalna runda? Będę spamował. No, w stówę będę spamował. Od razu, jak się tylko zacznie. Dobra, cyk. Jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej. O kurde, nie wykorzystuję wszystkiego. O Jezu. Co jest grane, co się stało? Dobra. Tyle tych skilli miałem, że aż nie byłem w stanie, no, wyklikać ich. Rety, po wielu trudach, ale się udało. Głupia mapa, ja ci kręcę. Zmienię tą wieżyczkę od razu. Archipelago jeszcze dzisiaj zrobimy? Dobra, można. Tej mapy Extreme na pewno już nie chcę próbować. Wodną, fajną, Subconstruction. Znowu tropikalna. Dobra, fast track. Nie gramy już z tą głupią wieżyczką, więc może na czymś innym. Też dobrze by było, właśnie, balistyczne. Żeby sobie jeszcze radziły z tymi. No z czym? No z czym można sobie radzić? Z żelaznymi. O, właśnie. Właśnie o tym mówiłem. To jest taka mapa piracka trochę, że jakby się szukało skarbów niby. A tu jest nawet skarb pod palmą. Ale chyba go raczej nie otworzymy. No, nie wiem, klikam, ale się nic nie dzieje niestety. Ale ważne, że sprawdziłem. Nie, no śmiesznie by było jakby... A chyba w, nie wiem, w Lone Smoky City nie było czegoś takiego, że jak się przychodziło jakieś mapy konkretne, to można było z nich zbierać coś? Jakaś na pewno była taka gra, w której można było zbierać rzeczy różne. Ale bo ja kurna pamiętam jaka. Ta mapa w ogóle też chyba występuje w Odyssei. Jeżeli w tej Odyssei są mapy ze zwykłej gry, no to tak średni strasznie ten tryb będzie. A chyba tak właśnie jest. Bo mi się właśnie kojarzy. Że tak na 90% ta mapa jest tam właśnie. No i co, jest i 400 runda. No i radzą sobie z tymi ceramikami, ja nie wiem. Niektóre wieżyczki to są naprawdę za słabe na to. A niektóre radzą sobie wyśmienić, nie? W kolei. Nie no, spoko. Może najpierw pozbieram trochę tych pieniędzy. Najpierw kupię wszystkie domki, a dopiero potem pokupujemy tych agentów. Ci agenci jeszcze trochę z tych dziennych misji takich tam będą. To jeszcze to jest spoko. Nie no, zawiodłem się kurczę na tych domkach, które dzisiaj kupiłem. Myślałem, że będą jednymi z najciekawszych. Znaczy, dobra, bumerang jeszcze pójdzie w miarę, ale kurna, domek do tak shootera. Zawsze mnie ten... Wieżyczka tak shootera zawsze mnie jakoś najbardziej bawiła ze wszystkich. Nie korzystałem z niej jakoś dużo, ale była taka śmieszna po prostu, no wysyłająca w 8 różnych kierunków czołeczki. A jest tak kurczę słabiźniowo słaba. Aż szkoda po prostu. Ciekawe czy w szóstej części ją zbufowali nieco. Bo przydałoby się jej to mocno. Jak to nawet z domkiem tam musi być mocno spamowana, żeby sobie radzić. Muszę zobaczyć czy mogę kupować za tokeny kasę. Znaczy czy mogę kupować za kasę tokeny. To jest istotna trochę dla mnie rzecz. Dobra, ostatnia runda, 85. Jak pójdzie? To i cyk, 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 cyk. Łatwizna. Oj, 5 tokeników do przodu. No zobaczmy, Zimpo Payable. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć mam zostało z Zimpo Payable. Intermediate znaczy, co? Z Intermediate, czyli akurat na kolejny stream by było. Byśmy zrobili je wszystkie. No i potem, no wiadomo, Advanced, a ile jest Advanced? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Czyli tak trzy streamy po 7 map, jakby dało radę. 11, 12. I z Experta też tak z 2.
No i ekstrem oczywiście ta, ale no na nią to ja muszę uzbierać. Na nią to ja muszę uzbierać na domek supermapek, bo bez tego to nie ma rusz. Kto chce żyć jasno? Jezu, prawie to wszystko wymaksowane. Mogę kupować tokeny za kasę, no i to mi się podoba. Na razie nie będę tego robił, ale dobrze wiedzieć, że da się. Mogę ci jeszcze pokazać, jak tutaj jest z agentami. Je też trzeba będzie pokupować, ale może kiedyś tam. Ale też już tam prawie są powymaksowani w dużej części. Dobra, to w tym miejscu skończę. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy i na razie.